Dzień dobry, dzisiaj rano nie było filmiku. Dzień dobry, kochani. Ale tu jakie jest piękności. Ojejku, jakie cieplutkie. Ciotki się martwią, czy wam nie za gorąco. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj nie jest tak źle. Jest 26, ale... Ale nie jest tak źle, bo nie ma też słońca, trochę popadało. Także nie jest tak źle. Nawet te kotki taką temperaturę to lubią. Dzień dobry. Kto mnie się tutaj tak wywala? Moje kochane, moje piękności śliczne. Dzień dobry, dzień dobry. Patrzę tylko, czy to w ogóle widać. Jakie to są cudne koty. Jakie dużo, kochane. No muszę to jakoś pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Jakie to jest słoneczko, kochane. Jakie tu jest, kochane słoneczko. Co tam, bączki? Dajemy jedzonko? Czy wy jesteście dopiero najedzone? Wszystko możliwe, nie? Że wy jesteście dopiero najedzone, bączuszki. Dzień dobry. Ojejku. Ojejku. Jakie wy jesteście kochane. Widzicie, miał dzwonić jeden pan w waszej sprawie. Niestety. Niestety. Cały dzień czekam. Nie zadzwonił. Dobrze, że się specjalnie jakoś nie ucieszyłam z oferty. Bo wiem, jak to jest z tymi ludźmi, prawda? Oni nie zdają sobie sprawy, jak my tu czekamy, żeby się pojawiły domki. Moje kochane brzuszki. Ja myślę, że domki się pojawią w idealnym momencie. Po prostu, jak zawsze. Idealne domki w idealnym momencie. Przecież te kociaki to jest taka atrakcja. Takie cudeńka. Wy tam nic nie widzicie. Czekajcie, może ja wezmę troszkę ten telefon. O. Takie po prostu tylko brać. Kto to jest? No akurat Ruzia. Ruzia i Ecik. No przecież takie cuda. Takie cuda niesamowite. O jakie. Jakie miziaki, kochane. Och mój Boże, że ja się też muszę z wami bez przerwy rozstawać. Jakie to jest okropne. Ja już tak pomalutku chyba już nie mogę. Ile można to serce swoje oddawać? Ile? No powiedzcie mi. Już chyba się wypaliłam. Chodź tutaj, Mimku. Chodź tu do nas. Nasza piękności. Chodź tu do nas, chodź. No moje słoneczko. Jakie wy jesteście kochane. Takie cuda po prostu. A tu jeszcze jest Frelunia. Chodź Frelunia do nich. Zobacz, zmieścisz się. No zmieścisz się, tak. Wszyscy się zmieścią. Jak Frelcia nie ma czasu na takie historie. No a tu się już zaczynają podgryzania i już się zaczynają. Jakie to są słoneczka, kochane. No dobra. Mam nadzieję, że telefon nie spadnie. Już wam dam, już zapraszam Ruzinkę i Frelunię. A nie, Frelunia jest tutaj. Wszystkie kotki głodne. A tu jest schowana tam. Nie, kochana. O, widzicie? Wszystkie koteczki głodne. Proszę, jeden kotek. Proszę, możecie jeść. Drugi kotek je. No proszę. Proszę bardzo. Wcinajcie sobie, wcinajcie. Widać was? Nie bardzo. Nie widać Holender. To też nie jest dobre ujęcie. Chyba, że z tej strony pójdę. O! Z tej strony pójdę, to coś będzie widać. Kotki. Jeszcze spróbuję to przysunąć, słuchajcie. Może się to skończyć niestety tragicznie.
Więc jeszcze chwileczka, powinnam wyłączyć, więc tak dobra. Zrobię. No i co? Ecik. O matko. Ale zrzucisz cały telefon, Miuniek. Teraz wcinaj. Teraz jest pora kolacji. No niestety nie widać stąd naszej Miuni. A gdzie moja łyżeczka? Tutaj. Robimy jednak stąd. Widzicie. Lepiej stąd będzie widać Niuńka, jak ładnie się zachowuje na pewno. Pięknie się zachowuje. Tak? Proszę, zapraszam Ciebie, kochanie. No zapraszam Ciebie. No proszę, chodź. Masz znowu taki kołtun tam z tyłu. Wiesz? No wcinaj, proszę. Zobacz, jak ładnie kotki wszystkie jedzą. Dodamy Ci troszkę tego prokorino tutaj. Tak. Widzisz? No, bardzo pięknie, proszę. Widzę, że kotki nawet nie mają apetytu jakiegoś specjalnego, bo jest po prostu tak gorąco. Kituńka, chodź Ty tutaj, jesz słoneczko, bo ona ma tam z probiotykiem, wiesz? Wcina ładnie Walesia. Pięknie wcina nasza Walesia. Pięknie, czekaj jeszcze. Jej zaraz dodamy. Eciku, a Ty co, nie masz apetytu? Chyba jadłyście od mamusi niedawno. Damy tak i ja spróbuję Ci tego kołtuna. O, patrzcie, jaki kołtun wyjęty. No, jak Ciunia jest zajęta jedzeniem, to ja wtedy mogę jej kołtuna spróbować wyjąć. Widać, że ona nie chce mnie ciachnąć, natomiast gdybym przesadziła, to myślę, że mogłabym je podrapać. To jest raczej pewne. No, wcinaj sobie, wcinaj, kochanie. Jak dzieciaki pojedzą, to będziemy Ciebie troszkę próbować szczotkować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ecika jeszcze tu nie było. No i co, poradzisz sobie? Czy pomóc kotkowi? O, co tam? Taki jesteś zadowolony? Gdzie ty jesteś, Pączku? Gdzie ty jesteś? No chodź, zdejmę cię, tak. Chodź, ty piękności moje. Chodź. Chodź. No. No tak Ci się teraz podobało, że teraz już nie zejdziesz stamtąd? A czy Ty umiesz tu skoczyć? No powinieneś umieć, no w końcu jesteś kotem młodym, zwinnym, a to jest w końcu drapak dla kotów. To na pewno dasz radę, tylko ciotka się boi od siebie, to go klopnie, żebyś nie spadł. No, ale ładnie kotek się bawi, pięknie. Super koteczek, super. Super kochany koteczek ty. Chodź, zejdziesz. Chodź tu. No, złapię ciebie. Opka. No czekaj. No spokojnie, o tutaj widzisz? I jesteś tu. A tu to już umiesz. Prawda? O, jak pięknie. Tutaj to już umiesz ty. O buziaku. Tu się schodzi, patrz tu. No, hop. Hop, hop, hop. A widzisz. No widzisz, gdzie ty byłeś. A tu jest, widzisz, ciężka sprawa, nie? Ciężka sprawa jest z tym zejściem. O, ale co to dla kota. Co to dla kota. Już. Co tu się wyprawia? Zostawiłam puszkę tak otwartą i poszłam.
Mamusia, jak ty ładnie siedzisz. To inaczej w końcu, nie tą głową za słupkiem. Tak, zaraz ci damy jedzonko, zaraz. Proszę, jeszcze tu masz, widzisz? Spokojnie. Jeszcze sobie pojedz i nareszcie można zobaczyć wygolone futerko tam dobrze po tym poranie, po kastracji. Widać, że jest idealnie po prostu zrobione. Nie było żadnego problemu. Ja tutaj nałożę wam tą resztę i będziecie miały na później. To mnie tam zaczepia. Kurczę, nie przyniosłam sobie znowu żwirku. No naprawdę, będę musiała iść. Cześć. Kotki się teraz będą myły. Cio malutki, teraz przyszedłeś jeść, jak już nie ma, tak? Patrzcie, mamuśka wszystko zjadła. Mamuśka wszystko zjadła. Co ty chciałeś? Ci? Co ty tu chciałeś? No, jadłaś ładnie, mamuśka. Zjadłaś, ja tutaj głaszczę twoją córeczkę, zobacz. Widzisz? No popatrz, jeżeli Maura się oswoiła, wiesz? Jeżeli Maura się oswaja, jeżeli Gaja się oswaja, to i ty się oswoisz, moja droga. No chodź, troszeczkę cię poczeszemy, spokojnie. Ja tylko pomalutku ciebie poczeszę, nie bój się. Zobacz. Tylko dotknę, spokojnie, pomaleńku, popatrz, no zobacz, jakie to jest miłe, zobacz, a tak delikatnie, pomalutku, tylko po grzbiecie, tak, zobacz, przyjemny ruch, przyjemny bardzo. No, Ecik tutaj pokazuje wszystkim swój tyłek, wiesz? No i zasłania nam, a ty jesteś taka grzeczna, taka kochana. Czeszemy koteczka. Widzisz, jaki jest wiatr? Po główce to jeszcze ta wcześniej. Ale wiesz, jakby ci było przyjemnie, by ci było bardzo miło. No zobacz, jak miło. A tak krzyczałaś. No to jest takie miłe zajęcie. Gadamy sobie spokojnie. Ecik, idź mi spod tej kamery. No, spokojnie sobie gadamy. Opowiadamy, że Kiciunia potrzebuje mieć domek bardzo wyrozumiały, bardzo spokojny. Znaczy spokojny, no w tym sensie, żeby ze spokojem czekał, aż ona się otworzy. Ale to jest młoda kotka, to ona będzie szaleć. Ona będzie się chciała bawić, ona będzie jak Zorka. Będzie jej w głowie fiu bździu, jak już się oswoi. Ale zobaczcie, jak ładnie. Przy okazji wyczeszę jej kupę tych kłaków, bo jest co? O, jaka będzie piękna. Naprawdę. Bardzo piękny kotek. No, spróbujemy po główce, ale fajnie. Po główce to jest super. Ta szczoteczka to jest przez wszystkich lubiana, wiesz? Wystarczy? Dobra, wystarczy. Do kuwet teraz ciotka maszeruje, tak? Tu się popatrzcie, jaka piękna Kiciunia myje. Jak pięknie, jaka jest słodka. Niesłychana Kiciunia. Kotki mają motylka, no właściwie dwa. Mają też tą taką huśtawkę, która coś tam nam podpadła, bo któryś kotek się zahaczył i narobił strasznego płaczu, więc teraz ja ją po prostu chowam. Tak to jest z tymi kotami. O, tutaj szaleją kociny. Ale pięknie szaleją.
pięknie szaleją kocinki. A ja się biorę oczywiście za kubetki. I oczywiście schowam puszki. Bo mogę zapomnieć. Jak tam? Trwają zabawy w podgrupach? I co tam powiesz, Minka? Powiesz znowu sy, tak? A czemu ty się mnie tak boisz? Nie. Jestem do ciebie dobra. Zobacz, kochani. Widzisz, jaka to jest fajna szczoteczka? No, taka fajna. Można ciebie pogłaskać. No. Jedna ta kocinka jest tym swoim strachem. No dobra, kotki się jeszcze troszkę pobawią. A ja dalej kuwetowe sprawy. Ładnie się bawią kocinki, pięknie. Może z takiego ujęcia, ja już sama nie wiem, z jakiego lepiej. Czy z takiego. Czysta improwizacja cały czas. Dzieciaczki, jak mają coś nowego, to są bardzo szczęśliwe. Tylko, że już nic nowego nie dostaną, bo nic nowego nie ma. No. Nasypałam właśnie świeżego żwirku. Więc od razu po prostu natychmiast trzeba wleść i zbezcześcić takie piękne, czyste kuwety. No i zaraz jeszcze pewnie nie pojedynczo, a więcej razy zbezcześcić. O proszę, już Ruzia się szykuje. Jeszcze Ecik tylko nie zauważył. Ma tutaj inne zabawy. No właśnie. No ale fajnie, mają przez chwilę troszeczkę jakiegoś zajęcia. A my sobie jeszcze pogadamy z Walesią. Cio? Pogadamy sobie.
ale już, że tak powiem, na osobności. No i tak to. Dzień nam mija, kolejny. Patrzcie, jak te dni mijają. Tu po tych filmach widać. Poranny, wieczorny, poranny, wieczorny. Cały czas. Ach, jest tak gorąco w tym momencie. Bo właśnie jakoś się znowu pogorąciło. Było przez chwilę bardzo fajnie. Ale nie narzekajmy. Lato jest, to musi być gorąco. Ja już tak miałam dosyć tej zimy, tego zimna. Pamiętacie, jak żeśmy narzekali? Przecież cały czas było zimno. I kwiecień, i maj. I w czerwcu chyba bywało zimno. Także ja nie narzekam. Tylko się cieszę. Pomidorki mi rosną ładnie. Słoneczko na nie świeci. Lepiej, żeby deszczyk na nie nie padał, wiadomo, ale cóż zrobimy. Cała reszta przyrody się ucieszyła z tego krótkiego deszczu. No dobra, moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie. I do jutra. Kiedyś nastąpi w końcu ten cudowny dzień, kiedy będę mogła Wam oznajmić dobre nowiny. Bo sytuacja jest taka, że podopiecznych oczywiście przybywa i potrzebujących pomocy przybywa lawinowo. W tej chwili zgodziłam się na akcję kastracji kotek na pewnym podwórku, gdzie jest 10 kotów, w tym 3 kotki. I już są, jest 10 kociaków. I te kociaki również trzeba koniecznie, że tak powiem brzydko, zagospodarować. No, ja jestem naprawdę zdruzgotana, bo ja nie będę mogła fizycznie ich wziąć z powodu planów moich wakacyjnych. Ale będziemy działać, szukać pomocy. Zawsze jakoś tam się ktoś znajdował, więc mam nadzieję, że i tym razem się uda.